Dobry wieczór Państwu. Wybiła godzina 19. W związku z tym rozpoczynamy. Witam serdecznie redaktor Wiadomości Rolniczych Polska i portalu WRP.pl. Witam wszystkich na webinarium, na którym mówić będziemy o soi. Czy może być odpowiedzią na szukanie oszczędności w nawożeniu? Inaczej, czy soja to zysk bez inwestycji? Bo taki właśnie jest temat naszego dzisiejszego spotkania. Są ze mną pan Mariusz Kowalski, główny doradca agrotechniczny z firmy Agrolog, pan Marek Tański, członek zarządu z Agrolog oraz pan Krystian Ambroziak, prezes Stowarzyszenia Polska Soja. Witam panów serdecznie. Dzień dobry. Dla porządku powiem tylko, że zaczniemy od tematu agrotechniki. To znaczy się, gdzie mowa będzie, gdzie o przygotowaniu pola do uprawy soi, o tym, o ilości wysiewu nasion, terminu, głębokości i innych aspektach, które są niezbędne w uprawie, zwłaszcza teraz na początku. Dalej dowiemy się, dlaczego warto być członkiem Stowarzyszenia Polska Soja i do niego przystąpić. Co takiego daje uczestnictwo w stowarzyszeniu, jaka jest jego rola. Oczywiście nie może zabraknąć ważnego tematu, czyli ekonomii, bo wszyscy liczymy pieniądze. Liczymy na to, że wskazane zostanie, jakie oszczędności można poczynić w nawożeniu przy uprawie soi i mowa oczywiście będzie o opłacalności produkcji. Zostańcie Państwo z WRP.pl, zachęcam do zadawania pytań na czacie tutaj w webinarium, to znaczy, że logujemy się na do webinaru i link Państwo widzą w komentarzu wydarzeniu live, ci, którzy śledzą nas na Facebooku. Na pytania panowie odpowiedzą na końcu. Śledzić nas oczywiście też można na naszym portalu wrp.pl i na stronie Facebooka. Zaplanowaliśmy też konkurs dla Państwa. Mamy nagrody w postaci upominków, zestawów upominkowych ufundowanych przez firmę Agrolog oraz są też nagrody od wrp.pl. Są to z naszej strony deszczomierze i vouchery o wartości 100 zł każdy do wykorzystania w sklepie wydawnictwa Plant Press. Na pytania konkursowe tylko przypowiem, także odpowiadamy w pokoju seminaryjnym, nie na Facebooku. W związku z tym przypomnę, że ten link widzą Państwo w komentarzu pod transmisją live i konkurs odbędzie się po sesji pytań. To tyle kwori wstępu. Panowie, oddaję Panom głos. Dzień dobry bardzo, albo dobry wieczór. Mariusz Kowalski z tej strony. Nie wiem, czy mnie słychać. Słychać. Tak jak pani Kasia powiedziała, jest coraz większe zainteresowanie w tym roku tematem soi i nie tylko soi, ale również innych roślin strączkowych z powodu wysokich cen azotu i nie tylko azotu, nawozów wieloskładnikowych także. I chciałbym przypomnieć o tym, że no, soja w większości jest w stanie wykarmić się sama, ponieważ 60-70% azotu, które potrzebuje, jest w stanie sama wyprodukować. Dlatego też coraz większe jest zainteresowanie rolników tym tematem i coraz więcej telefonów jest do mnie i do innych agrotechników o poradę w uprawie tej rośliny. Dzisiaj chciałbym się skupić nad tematem dość istotnym, jakim jest właśnie wysiew soi, mianowicie kiedy ją zasiać, w jakim terminie, na jaką głębokość, aby zapewnić dobre wschody, wyrównaną plantację, bez uszkodzeń spowodowanych chorobami grzybowymi, zgorzelami i żeby zapewnić tą początkową fazę rozwojową dobrą do tego, aby soja dobrze nam zaplanowała i żebyśmy byli z niej zadowoleni. Szczególnie uważam, że tutaj nacisk będę kładł na te tematy, które są dość istotne dla osób, które w ogóle nie brały soi pod uwagę, jeśli chodzi o uprawę, więc taka pigułka informacji dla nich w tym momencie się przyda. Soja to roślina, która kiełkuje epigemicznie, czyli wyrzuca tą część nad ziemię, jeśli chodzi o liścienie, czyli nasionko się rozpoławia, ale dopiero w momencie, kiedy wyjdzie nad ziemię.
Więc warto zwrócić uwagę w momencie, kiedy będziemy uprawiać tą roślinę, na ten właśnie element. I to jest trudne słowo, ale może powiem, o co chodzi, ponieważ większość z Państwa już i tak kiedykolwiek robiła takie doświadczenie albo widziała, jak te kiełkowanie przebiega, albo, drodzy Państwo, wysiewaliście na przykład łubiny, które właśnie kiełkują tak samo jak soja, czyli wyrzucają liścień ponad powierzchnię ziemi i dopiero ze środka liścienia wyrastają kolejne liście właściwe. Tak samo właśnie kiełkuje soja. Groch i bobik na przykład zostawiają te nasionko, czyli ten liścień zostawiają pod ziemią. To jest inny typ kiełkowania i o tym dzisiaj nie będziemy rozmawiać. Dlaczego jest ważna głębokość tego siewu, to jeszcze za moment. W tym momencie chciałbym powiedzieć o czynnikach, jakie wpływają na podjęcie decyzji o terminie siewu. Jeśli chodzi o soję, to ważne są dwa czynniki. Pierwszy z nich to woda i temperatura. One muszą się złożyć do siebie i być do siebie dopasowane, aby zaszedł proces kiełkowania nasion. Soja, tak jak kukurydza, jest rośliną ciepłolubną i powinniśmy ją zasiać w glebę ciepłą, wilgotną, żyzną i dobrze napowietrzoną. Taką glebę lubi soja. Wiosną, wczesną wiosną wody nie brakuje w glebie, ponieważ zasobność z zimy jest dosyć duża. Natomiast zbyt mokra, ciężka ziemia to też nie jest dobry moment do wysiania soi, ponieważ ta gleba jest nieogrzana. Duża ilość wody, która w niej się znajduje, powoduje, że gleba trudno się ogrzewa. Kiedy następuje przebieg pogody do przodu, czyli zbliżamy się do kwietnia, gleba zaczyna się ogrzewać i wtedy możemy zrobić uprawę agrotechniczną taką, aby zapewnić dobre warunki do wschodów soi, czyli dobrze napowietrzoną ziemię. Taką glebę lubi soja dlatego, żeby bakterie brodawkowe dobrze się na korzeniach, na tych nasionkach, które są zaszczepione, żeby te bakterie brodawkowe dobrze się rozwinęły, to potrzebujemy napowietrzonej ziemi i żeby była odpowiednia ilość wody, aby nasionko pobrało tą wodę i żeby nastąpiło kiełkowanie. A to kiełkowanie będzie następowało w momencie, kiedy gleba osiągnie temperaturę około 10-12 stopni, czyli troszeczkę więcej niż kukurydza. Kukurydza mówi się, że powinna być wysiewana w glebę, która ma temperaturę około 8-10 stopni. Ja uważam, że powinna być wysiana w temperaturze jednak 10 stopni, ponieważ przy tych niższych temperaturach czasami widzimy, że wschody kukurydzy też są przerzedzone. Tu jeśli chodzi o soję, temperatura gleby jeszcze powinna być wyższa, czyli około tych 10-12 stopni. Wtedy zapewnimy soi dobre kiełkowanie. Teraz okno pogodowe. Jeśli chodzi o te okno pogodowe, to na południowej części kraju terminy siewu rozpoczną się już gdzieś w okolicach 15-20 kwietnia. Tam warunki pogodowe są zdecydowanie korzystniejsze dla uprawy soi. Natomiast jeśli chodzi o centralną i północną część kraju, to okno pogodowe zazwyczaj tutaj w naszym rejonie tej Polski centralnej i północnej rozpoczyna się gdzieś dopiero na przełomie kwietnia, maja i kończy nawet w połowie maja. Tutaj mówię o swoim przykładzie, gdzie w poprzednim roku wysiewaliśmy soję 14 maja i to był termin też cały czas jeszcze optymalny, dlatego że maj w poprzednim roku był bardzo chłodny, przymrozki trwały do 27 maja, więc zbytnie pośpieszenie się z terminem wysiewu soi skutkowało tym, że co niektórzy rolnicy zgłaszali takie problemy, że soja im po prostu nie wschodziła bądź wschodziła przerzedzona ze względu na choroby, czyli na choroby zgorzelowe. Zbyt długo nasiona były w zbyt zimnej glebie. To tyle, jeśli chodzi o termin siewu, także nie śpieszmy się z terminem siewu, tylko poczekajmy na dobre warunki pogodowe, czyli na tą temperaturę, która zapewni dobre wschody. Ja wiem, że czasami ta nasza zaściankowość jeszcze, która panuje, powoduje, że część rolników na wioskach
jeden na drugiego spogląda i patrzą na te pola i jak ktoś tam nie obsiał do maja, o, to mówią, o, to już to jest bankrut, ale no tak czasami się zdarza, że no, ten, kto zasieje w dobrym terminie siewu, zbiera naprawdę dużo lepsze plony niż ten, który się zbyt mocno pośpieszy z terminem wysiewu. Także jak trzeba poczekać, poczekajmy nawet do maja, abyśmy zasieli w dobre warunki pogodowe. Jeśli chodzi o ilość wysiewu, tutaj ta ilość wysiewu około 60 roślin na metr kwadratowy, którą ja proponuję, żebyśmy na początek, ci, którzy rozpoczynają swoją przygodę z soją, żeby zasieli właśnie na początek około tych 60-65 roślin na metr kwadratowy. Takie zalecenia też są ogólnie z firm nasiennych, te firmy nasienne no, zalecenia do swoich odmian podają i zazwyczaj te zalecenia bazują właśnie na tych około 60 roślin w naszym tutaj klimacie Polski dla no, powiedzmy wszystkich roślin, aczkolwiek są pewne wyjątki dla odmian, które są odmianami późniejszymi, średnio późne i późne, i to te odmiany, które krzewią się bardzo dobrze, czyli bardzo dobrze zacieniają plantacje, niektóre firmy nasienne dla tych odmian właśnie szybko zacieniających proponują, żeby tą normę wysiewu zmniejszyć na około tych 50-55 roślin, co też uważam, że jest dobrą praktyką. Jeśli chodzi o głębokość siewu, tak jak tutaj wskazane na tym slajdzie, od 2,5 cm do 5 cm, to wszystkie są te głębokości dopuszczalne. Chciałbym, żebyśmy, jeśli chodzi o siewniki, którymi będziemy wysiewać soję, nieważne, czy to są siewniki zwykłe, przeznaczone do siewu zbóż, czyli siewniki redlicowe bądź talerzowe, czy to specjalistyczne siewniki pneumatyczne bądź pneumatyczne i dodatkowo jeszcze siewniki punktowe, żebyśmy przeregulowali je, czyli nie ustawiali na jednakową głębokość, która jest z poprzedniego sezonu, tylko żebyśmy dopasowali tą głębokość do warunków panujących na danym polu, dlatego że jeśli gleba jest dobrze uwilgotniona w wierzchniej warstwie i jesteśmy w stanie spowodować, że ta wilgoć się utrzyma przez najbliższe 10-12 dni, czyli spełnimy warunek do momentu, kiedy soja nam powschodzi, to możemy soję zasiać nawet na głębokości 2,5 cm, ona nam świetnie i szybko powschodzi, bo na tej głębokości będzie wilgoć i będzie też wyższa temperatura, bo w wierzchniej warstwie zawsze jest cieplej niż nieco głębiej. Natomiast jak widzimy, że tej wilgoci brakuje, czyli termin siewu się nam nieco wydłuża w czasie, wtedy no takim optymalnym, moim zdaniem, optymalną głębokością do wysiewu soi to jest jakieś te 3,5-4 cm, żeby zapewnić wilgoć do momentu, kiedy soja nam powschodzi, żeby to nasionko pobrało odpowiednią ilość wilgoci. Przy nieco późniejszych siewach i przy ewentualnie przesuszonych jakichś stanowiskach, przy glebach, gdzie tej wilgoci może brakować, możemy wysiewać soję do 5 cm. Wtedy jest jeszcze szansa, że ten liścień zostanie wyrzucony nad powierzchnię ziemi, że soja jest w stanie pokonać te warstwy ziemi, wyrzucając ten liścień nad glebę. To są właśnie warunki do spełnienia dla wysiewu tej rośliny. Natomiast te 7,5 cm, które tutaj jest przekreślone, to jest czasami takim wyjątkiem od reguły, bo czasami taki wyjątek od reguły się zdarza. Mamy czasami stanowisko gleby bardzo mocno przesuszoną, ale musimy wysiać tą soję, bo termin agrotechniczny już zaczyna się ku końcowi. I co zrobić wtedy? No zrobić to wtedy w taki sposób, że no albo przemieszamy tą glebę dość głęboko, czyli na głębokość, żeby troszeczkę wyciągnąć tej wilgoci w wierzchniej warstwie, czyli przemieszamy na te 10-12 cm, żeby troszeczkę zwilżyć tą ziemię wyżej i wtedy możemy zasiać na te 5 cm, albo zasiać głębiej na te 7,5 cm, ale wtedy jest dużo większe ryzyko
z wyrzuceniem liścienia na wierzch. To tyle, jeśli chodzi o głębokości. I teraz, jeśli, drodzy Państwo, pozwolicie, chciałbym odnieść się co do ilości jeszcze wysiewu, bo część z Państwa, którzy już mają swoje dość długoletnie doświadczenia z ilością wysiewu materiału siewnego, też będą chcieli w jakiś sposób zaoszczędzić, czyli ograniczyć ilość wysiewanego materiału siewnego, ale tutaj taka moja uwaga, żeby nie robić tego zbyt gwałtownie, tylko żebyśmy cyklicznie co roku dochodzili do pewnej ilości granicznej, która na naszych polach się sprawdza i która zapewni odpowiednie plonowanie. Ja robiłem kilka lat temu takie doświadczenie z ilością wysiewu 55 roślin na metr kwadratowy, 45 i 35 roślin na metr kwadratowy, co się okazywało na końcu po wschodach, czyli wtedy, kiedy już roślina miała 2-3 liście właściwe, liczyliśmy obsadę produkcyjną. To ta obsada produkcyjna była taka, no powiedzmy, zbliżona jak tutaj, gdzie przy tych około 60 roślinach mieliśmy 45 roślin produkcyjnych, przy wysiewie 45 mieliśmy 34, a gdy wysiewaliśmy 35 roślin, obsada produkcyjna sięgała 23-24 roślin na metrze kwadratowym i to już jest zdecydowanie za mało, aby osiągnąć jakieś zadowalające plony. Można osiągnąć rząd wielkości około tych tona 800 do 2 ton dobijemy przy takiej obsadzie, ale żeby osiągnąć wysokie plony na poziomie 3-3,5 tony, to jest obsada zdecydowanie za mała. To tyle z mojej strony. Na pewno pojawią się jakieś pytania. Będziemy starali się odpowiedzieć na te wszystkie pytania na samym końcu spotkania i oddaję głos następnej osobie. Także proszę, Krystian, abyś zajął teraz głos. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór Państwu. Też poproszę o potwierdzenie, czy mnie słychać. Ja nazywam się Krystian Ambrożak i reprezentuję dzisiaj Stowarzyszenie Polska Soje, które jest współorganizatorem dzisiejszego spotkania. Jeżeli Państwo jeszcze o nas nie słyszeliście, to jest najfajniejszy moment na to, aby wskoczyć na naszą stronę Stowarzyszenie Polska Soja, wypełnić tam dostępną deklarację, ją nam odesłać. To jest w kontekście dzisiejszego konkursu akurat bardzo istotna informacja dodatkowo. Natomiast za chwilę Wam opowiem, kim jesteśmy i właściwie co tutaj robię i co możecie mieć dzięki temu, że będziecie członkami na przykład naszego stowarzyszenia. Natomiast na wstępie chciałbym również poruszyć bardzo ważny temat dla mnie osobiście, ponieważ obserwuję od kilku lat, że czas, kiedy zaopatrujemy się w materiał siewny, przenosi się już z wiosny na zimę i podobnie będzie na rynku soi, ponieważ zeszły rok był dla soi bardzo dobrym rokiem ze względu na maksymalne właściwie ceny surowca, jakie ona osiągnęła. I nie tylko Państwo, będąc tutaj dzisiaj z nami na webinarium, zastanawiacie się, jak oszczędzić na tych drogich nawozach. Nie tylko Wy będziecie chcieli sięgnąć po soję. Natomiast ilość plantacji nasiennych się nie zmieniła znacząco od zeszłego roku, więc chcąc mieć wybór i dobór odmian pod swoje stanowisko, warto jest się zainteresować tym materiałem siewnym teraz. Każdy poważny dystrybutor nasion, w tym również Agrolog, rozpoczął już sprzedaż nasion. Z tego co wiem, to w Agrologu nazywa się to tydzień soi, więc warto skontaktować się ze swoim handlowcem, aby poznać szczegóły. Natomiast widzę też, że pojawił się taki ładny przycisk dołącz Stowarzyszenie Polska Soja. Gdybyście chcieli Państwo zobaczyć, jak to w praktyce wygląda, wystarczy kliknąć, aby się przenieść na naszą stronę. Natomiast nie chciałbym, żebyście dołączali absolutnie w ciemno, ponieważ na początek gwoli wyjaśnienia. Stowarzyszenie Polska Soja powstało 3 lata temu. Jest to instytucja non-profit i działamy w stowarzyszeniu jako miłośnicy i pasjonaci soi. Więc nie jest to organizacja, która powstała po to, aby zarabiać, tylko po to, aby działać. Przede wszystkim działa ona w Waszym imieniu i działa po to, aby pomagać plantatorom soi, zarówno tym, którzy już te soje uprawiają, jak i tym, którzy dopiero będą decydować się na to, aby ta soja zagościła na ich polach. Chcielibyśmy i robimy to przede wszystkim, proszę Państwa, ponieważ transferujemy wiedzę. Wiedza jest czymś bezcennym w dobie dzisiejszych fake newsów i o tym, aby mieć do niej dostęp, to
jest właśnie również nasza rola, żeby za pośrednictwem takich spotkań jak to transferować te wiedzę. Ja osobiście wolę spotkania face to face, bądź też na polach SOI, natomiast no, pandemia nas trochę ograniczyła. Więc ten transfer wiedzy jest bardzo istotną rzeczą. Chcielibyśmy być, szanowni państwo, takim liderem zmian na rynku SOI w Polsce i to chcielibyśmy mieć tam pierwsze miejsce, ponieważ zauważyliśmy, że nikt nie dba właściwie o plantatorów SOI. I może dlatego tak bardzo kulawo ten rynek się rozwija w naszym kraju. Czy teraz lepiej mnie słychać? Bo ktoś tutaj miał uwagi, że mnie gorzej słychać. No i przede wszystkim, tak jak widzicie, to zgrupowanie osób, to przede wszystkim jesteśmy po to, aby łączyć plantatorów SOI, zarówno tych, którzy są teoretykami, praktykami. Mamy dosyć duże doświadczenie, jeżeli chodzi o łączenie wiedzy praktycznej z naukową. I właściwie dlatego dzięki Twojemu członkostwu nasza siła może właściwie rosnąć, ponieważ to jest właściwie cel stowarzyszenia, aby ono było silne, jej siłą są jej członkowie. My w pojedynkę nie jesteśmy właściwie w stanie zrobić nic. Teraz przejdę do takiego tematu, żeby Państwa troszkę przestraszyć albo właściwie umotywować te nasze działania, ponieważ chciałbym podkreślić, że siła nabywcza polskiego rynku na soję non-GMO to jest około 300 tysięcy ton rocznie. Natomiast my tej podaży nie zapewniamy w Polsce, absolutnie. My całe nasiona soi właściwie kupujemy z rynków zewnętrznych, czy to z Ukrainy, czy z obu Ameryk, nie mówiąc już w ogóle o śrucie sojowej, który już jest teraz ponad 2,6 miliona. I szanowni państwo, to jest pewien rodzaj uzależnienia od tych zakupów. Każde uzależnienie jest destruktywne do momentu, kiedy sobie tego nie uświadomimy, to się nic nie zmieni. Natomiast my już jesteśmy świadomi tego uzależnienia i postanowiliśmy coś z tym zrobić. I tak jak widzicie państwo na tym slajdzie na dole, obecnie mamy 25 tysięcy hektarów soi w uprawach. Jak na nasz kraj to rzeczywiście jest bardzo mała liczba, natomiast musieliśmy postawić sobie jakiś cel, chcieliśmy go sobie postawić. I naszym celem jest to, aby za 3 lata i w obrębie tych 3 lat osiągnąć ten poziom uprawy soi, który zaspokoi te nasze potrzeby rynku wynikające po prostu z jego żądania. Natomiast, szanowni państwo, to się nie zadzieje od tak po prostu z naszego chcieństwa. Musi nastąpić szereg czynników i my chcemy się do tego przyłożyć, aby to nastąpiło. I dlatego między innymi dzięki temu spotkaniu chcemy dotrzeć do każdego rolnika, który może stać się naszym członkiem i aktywnym plantatorem soi. Chcielibyśmy łączyć producentów z przetwórcami, ponieważ po to, aby każda partia wyprodukowanych nasion znalazła swego nabywcę, to tak naprawdę musimy działać symbiotycznie. Chcielibyśmy pracować jako stowarzyszenie w kierunku rozszerzenia rejestracji środków ochrony roślin i innych substancji, które wymagają takiej rejestracji, bo jako organizacja non-profit możemy to robić w sposób bardziej efektywny. A jeżeli Europejski Zielony Ład chce nam pokroić stosowanie środków o 50%, no to dorejestrujemy kolejne, żeby mieli z czego ciąć. Natomiast chcielibyśmy się też angażować we wdrożenia nad wykorzystaniem produktów sojowych również na cele spożywcze, nie tylko na cele paszowe, ponieważ to jest ogólnoświatowy trend, jaki obserwujemy na świecie. Chcielibyśmy przede wszystkim też wywierać presję na firmy, które obracają materiałem siewnym w Polsce, po to, aby wprowadzały tych odmian więcej i żeby one były bardziej dostosowane do środowiska lokalnego, tam gdzie państwo macie swoje gospodarstwa, a nie tylko na przykład na południu. I wiecie, tak naprawdę ten cel wydaje się być dość ambitny, natomiast jest w zasięgu naszych rąk, moich i waszych, dlatego serdecznie zapraszam do przystąpienia do nas. Nie chciałbym tutaj specjalnie dłużej przedłużać, bo jestem z natury dosyć gadatliwy, a jeżeli nikt nade mną nie panuje, to ja będę gadać tak dalej. Natomiast jeszcze raz zachęcam do dołączenia. I za chwilę przejdziemy do sprawy kosztowej, ponieważ tak jak już Mariusz powiedział o agronomii, teraz będziemy mówili o pieniądzach, bo to jest dla nas bardzo ważne, więc powoli oddaję głos Markowi. Dziękuję bardzo i do usłyszenia przy pytaniach. Dobry wieczór Państwu, nie wiem czy mnie słychać. Słychać pewnie, skoro nic się
Nikt się na razie nie burzy, no to znaczy, że słychać. Proszę Państwa, kilka minut poświęcimy teraz ekonomice i postaramy się odpowiedzieć na pytanie, czy soja jest opłacalna i jak bardzo jest opłacalna. Stąd też, proszę Państwa, policzyłem koszty. Dzisiaj będziemy mówić tylko o kosztach. Koszty zostały policzone według metodyki IBMER. Co to znaczy? Liczone są tylko koszty bezpośrednie, te, które ponoszone są na polu. Więc nie doliczam tutaj ani magazynów, nie doliczam tutaj też kosztów takich jak garażowanie sprzętu, czy też powiedzmy dowiezienie nasion na pole. Mówimy tutaj tylko i wyłącznie o procesie, który jest przeprowadzony na polu. Zobaczycie Państwo tutaj porównanie dwóch technologii, technologii intensywnej i technologii ekstensywnej. Są to tylko metody, przepraszam, modele ekonomiczne, w których założyłem, że technologia ekstensywna odbywa się w gospodarstwie nieco mniejszym, takim, gdzie jest powiedzmy 50 hektarów gruntów, używa się ciągnika około 100 koni mechanicznych i sprzętu powiedzmy takiego ze średniej półki oraz porównałem to do technologii takiej bardzo intensywnej, gdzie już używa się dużych ciągników, siewników do siewu bezpośredniego oraz też wyższych nakładów na przemysłowe środki produkcji. Na początek chciałbym zwrócić uwagę, że jeżeli chodzi o sumę kosztów, to proszę popatrzeć, że zarówno w technologii intensywnej, jak i ekstensywnej te koszty są dosyć niskie. Jeżeli chodzi o technologię ekstensywną, to mamy tutaj 2200 zł, natomiast intensywną koszty przekraczają trochę 3000 zł. Jeżeli przyjmiemy sobie cenę, aktualną cenę, nawet jeżeli przyjmiemy ją za 2300 zł, bo taką cenę możemy zaproponować wszędzie, w każdej części kraju na chwilę obecną, to zobaczcie Państwo, że przy technologii ekstensywnej wystarczy już uzyskać tonę plonu, żeby wyjść na równi z kosztami. Natomiast no, tona 200, tona 300, żeby już przy wysokich nakładach można było zbilansować koszty. W tej tabeli pokazałem Państwu, gdzie te koszty nam się głównie rozchodzą i jakie są różnice właśnie pomiędzy wyborem technologii. Jeżeli chodzi o ogniwa agrotechniczne, no to mamy tutaj uprawę, siew, nawożenie, odchwaszczanie oraz zbiór. Jeżeli chodzi o uprawę roli, proszę popatrzeć, że w technologii ekstensywnej koszty uprawy są wyższe niż w technologii intensywnej. Wynika to przede wszystkim z efektywności wykorzystanych maszyn i jeszcze z mojego założenia, ponieważ akurat w technologii ekstensywnej założyłem, że będzie to uprawa płużna, która później musi być jeszcze dokładnie wyrównana w celu usunięcia kamieni z pola, czy chociażby ich wgniecenia wałem. Natomiast w technologii intensywnej założyłem wykorzystanie siewu bezpośredniego, maszyn intensywnych, a akurat soja jest tą rośliną, która również przy takim systemie uprawy świetnie się sprawdza. Jeżeli chodzi o siew, główny wpływ na koszty związane z siewem mają nasiona. I wiemy, proszę Państwa, że bardzo duży udział nasion kwalifikowanych ma swoje miejsce w uprawie soi, natomiast część gospodarstw uprawia też nasiona pochodzenia gospodarskiego. Oczywiście te nasiona pochodzenia gospodarskiego bardzo obniżają koszty, ale to też jest związane z tym, że w sumie później bilans wychodzi bardziej na korzyść nasion kwalifikowanych. Jeżeli do tego doliczymy jeszcze dopłatę do materiału siewnego, to ten zysk jest jeszcze większy. No ale widzicie Państwo, jeżeli nawet robimy to na kosztach związanych z zakupem materiału siewnego, to mieścimy się w 1000 zł, a ogniwo akurat siewu jest jednym z najbardziej kosztochłonnych. Nawożenie, proszę Państwa, to co już Mariusz powiedział, chciałbym to jeszcze raz podkreślić. Są różne teorie dotyczące wysokości i potrzeb nawożenia, jeżeli chodzi o uprawę soi.
Natomiast można powiedzieć, że daje ona radę zarówno przy bardzo ograniczonym nakładzie na nawozy, jak i przy rozwiniętym. To zależy, czy chcemy uzyskać poprawę stanowiska, czy powiedzmy ustabilizowanie na tym samym poziomie. W technologii ekstensywnej założyłem zastosowanie tylko 150 kg jednorazowo nawozu wieloskładnikowego o wysokiej zawartości azotu, bo tam 21% azotu, 12 fosforu, przepraszam, 6 fosforu, 12 potasu. To jest takie, powiedzmy, nawożenie tylko startowe, a dalej zakładam, że ze względu na silny system korzeniowy soja sobie poradzi. W technologii intensywnej z kolei uwzględniono bilans wywożonych składników i uzupełniono te składniki właśnie w postaci nawożenia. Jeżeli chodzi o odchwaszczanie, widzicie Państwo tutaj też wyraźne różnice. One są też związane z uprawą roli, ponieważ płużna uprawa roli powoduje, że presja chwastów jest zwykle niska. Oczywiście chcę powiedzieć, że presja chwastów przede wszystkim zależy od stanowiska i tutaj należy się szukać i oszczędności, i konieczności zastosowania rozwiniętych technologii, ale jeżeli byśmy ograniczyli się do jednego zabiegu razem z aplikacją, możemy mówić o kosztach rzędu 200-kilkudziesięciu złotych. Jeżeli dwuzabiegowa technologia odchwaszczania, no to już tutaj widzimy, że te koszty nam rosną. Zbiór nasion i w jednej, i w drugiej technologii jest mniej więcej taki sam, ponieważ kombajn musi swój czas na polu spędzić, a różnice, te drobne różnice są związane z odwożeniem uzyskanego plonu. Jeżeli chodzi, proszę Państwa, o inne ujęcie, jeżeli chodzi o ujęcie źródeł powstawania kosztów, o analizę źródeł powstawania kosztów, to proszę popatrzeć, że środki produkcji stanowią tutaj, tak jak w każdej technologii, największą część i w zależności od tego, jaka to jest technologia, czy intensywna, czy ekstensywna, mogą być nawet podwojone. Natomiast chciałbym Państwu zwrócić uwagę jeszcze na pracę ludzką, ponieważ przy tych maszynach, które zostały użyte, przy tych wydajnych maszynach, proszę popatrzeć, że to jest na uprawę soi właściwie można powiedzieć, że spędza się bezpośrednio na polu zaledwie kilka godzin. Czyli soja nie jest rośliną wymagającą, jeżeli chodzi o to, ile czasu ktoś przy niej spędza. Oczywiście nie liczymy tutaj dopilnowania, nie liczymy lustracji, tylko bezpośrednio zabiegi już po dojechaniu na pole. Maszyny, co najważniejsze przy maszynach, proszę Państwa, maszyny, które wykorzystujemy przy uprawie soi, to są te maszyny, które właściwie znajdują się w każdym gospodarstwie. Soja nie wymaga specjalnych maszyn. Oczywiście fajnie jest, jeżeli uda nam się czy wynająć, czy kupić, czy w ogóle zebrać soję specjalnym sprzętem, a właściwie specjalnymi przystawkami na headery, ale również i tradycyjnym sprzętem można to sobie spokojnie zebrać. I ostatnie źródło, proszę popatrzeć, paliwa i smary. To jest koszt około tam 250 zł. Ja to liczyłem jeszcze przy cenie paliw rzędu 5 zł. No, akcyza, VAT-y i inne rzeczy tutaj były wzięte pod uwagę. Jeszcze raz podsumowując, proszę popatrzeć, że jeżeli byśmy ograniczyli środki produkcji do minimum, to już tutaj powiedzmy, że dopłaty, które mamy do materiału siewnego i bezpośrednio do upraw strążkowych na poziomie około 800 zł, można powiedzieć, że powodują, że właściwie soja w tym roku jest rośliną bezpieczną pod względem ekonomicznym. Dla potwierdzenia jeszcze tego, proszę Państwa, można powiedzieć, że w Agroloku można też pomyśleć o podpisaniu umowy kontraktacyjnej, gdzie w tej umowie zawarte są już ceny minimalne, które właśnie gwarantują opłacalność uprawy. Tyle ode mnie, dziękuję.
Dziękuję bardzo. Przejdziemy zatem do pytań. Wobec tego może zacznijmy od tego, że w tej chwili w rejestrze mamy 19 odmian soi. Jaka mowa była o agrotechnice uprawy, ale czym kierować się przy doborze odmiany? Na co zwrócić uwagę w przypadku wczesności? Na jaką wczesność stawiać? Który z panów tutaj odpowie? Nie słychać, już momencik, włączamy, bo nie słychać pana. Poproszę o uruchomienie mikrofonu. Panie Mariuszu. Coś nam się zacięło, to może za tego pytania wrócę za chwilę. Może inne pytanie w takim razie. Tutaj mamy na czacie jeszcze kolejne pytanie, już tylko cofnę się na chwileczkę. Chyba już odzyskał. Jestem już. Wróciłem do żywych. To powtórzę wobec tego jeszcze raz. Ja słyszałem pytanie, tak? Ja słyszałem pytanie, tylko nie mogłem nic niestety odpowiedzieć. Między innymi tutaj też na czacie pojawiło się też takie pytanie poniekąd związane, gdzie można znaleźć informacje o odmianach. Więc może od razu na jedno i na drugie pytanie postaram się odpowiedzieć. Najlepszym rzeczowym w tej chwili wskaźnikiem do szukania dobrych informacji o odmianach to są oczywiście badania coborowskie, do których zachęcam, żebyśmy wszyscy się odnosili. Jeśli można by było udostępnić, ale nie wiem, czy jest taka możliwość, to byśmy pokazali, gdzie można to znaleźć. Wystarczy wejść na stronę coboru i tam w zakładce, gdzie są udostępniane dokumenty z badań rejestracyjnych ogólnopolskich, można sobie wejść i znaleźć świeże, najświeższe wyniki, które ukazały się dosłownie, nie wiem, kilka dni bądź kilka dosłownie tygodni temu, dwa, trzy tygodnie temu ten dokument się ukazał. Najświeższe wyniki badań rejestracyjnych coboru 2021, czyli za skończony poprzedni rok. W tym dokumencie znajdziemy, bodajże to jest dokument czterostronicowy, znajdziemy na drugiej stronie znajdziemy bodajże 47 odmian, obecnie już jest w badaniach rejestracyjnych i w ogóle w badaniach, bo nie wszystkie są w badaniach rejestracyjnych, tylko to są też w badaniach PDO. I tam między innymi do tego PDO są brane odmiany, które są zarejestrowane w Polsce, czyli z katalogu polskiego.pl, ale również odmiany, które są z katalogu europejskiego, czyli z katalogu CCA. Wszystkie odmiany są badane, co jest bardzo ciekawe i uważam, że to jest bardzo dobrze, żeby też te odmiany, które nie mają rejestracji w Polsce, a za granicą i są wprowadzane do naszego kraju, żeby przebadać ich przydatność do naszych warunków tutaj krajowych, jak one się sprawdzają. Więc na tym dokumencie chciałbym, żebyśmy się posługiwali i rolnicy z różnych rejonów kraju, żeby korzystali z tego dokumentu. Mamy już tam ciekawą rzecz, ponieważ w tym dokumencie były jak do tej pory trzy grupy. Była grupa wczesna, średnio wczesna i późna, a teraz zrobiły już tam się cztery grupy. Możecie sobie Państwo zobaczyć, że w tej chwili w tym dokumencie już są cztery grupy, bardzo wczesne i wczesne. Następnie są średnio wczesne, późne i bardzo późne, co jest bardzo ciekawe. Ja tutaj przy tym, w tym momencie chciałbym też powiedzieć, że ja jako członek Stowarzyszenia Polska Soja wraz tutaj z Krystianem, któremu kibicuję bardzo mocno jako prezesowi i mam nadzieję, że coś więcej razem będziemy dalej robić. Udało nam się jedną taką małą rzecz już zrobić i chciałbym, żeby Krystian o tym powiedział, bo to też między innymi jego zasługa. Ja jeszcze może do pana Krystiana pewnie pytania będą, bo tutaj też na czacie się pojawiły, ale kolejne pytanie odnośnie siewu. Przeczytam może. Zalecana obsada to 60-70 roślin na metrze, tymczasem rzadszy siew jednak lepiej się sprawdza. Dlaczego nadal promuje się ten gęsty siew?
Rozumiem, kilka lat temu, kiedy nie było tylu herbicydów, to należało siać gęściej, by zacienić szybciej glebę. Jak panowie się ustosunkują? Nie wiem, czy uczestnik tego spotkania, które teraz mamy, widział tą tabelkę, którą mieliśmy w czasie prezentacji. Podczas siewu wysiewamy czasami te 60 roślin do gleby, ale czasami możemy trafić na warunki dość niekorzystne, między innymi choroby zgorzelowe, między innymi zdolność kiełkowania. Zwróćmy uwagę na fakt, że kukurydza zazwyczaj jako materiał siewny ma zdolność kiełkowania najczęściej 95-98%, jak ja robię doświadczenia na naszych poletkach doświadczalnych, gdzie siejemy co roku około tych 90-100 odmian kukurydzy i przychodzą worki z materiałem siewnym, to najczęściej przy kukurydzy mamy te 95-98% zdolność kiełkowania tego materiału siewnego. Natomiast przy soi już nie jest tak dobrze, bo soja zdolność kiełkowania ma na poziomie 80-90%, czyli przy najlepszym materiale siewnym, jaki generalnie na rynku jest, to najczęściej to jest 90%, czyli wysiewając 60 roślin na metrze kwadratowym, 10% to jest 6 roślin, tak? Czyli wiemy już z założenia, że wzejdzie nam 54 rośliny, gdzie z tych 54 roślin jeszcze coś może się zdarzyć, czyli choroby jakieś zgorzelowe, 2-3 rośliny mogą nam wypaść. Dalej warunki pogodowe, nie zawsze jesteśmy w stanie precyzyjnie umieścić każde nasionko na odpowiedniej głębokości, tak? Czyli tu z tego powodu też kolejne 2-3 roślinki mogą nam z metra wypaść i po kolei przychodzą kolejne rzeczy, które mogą się jeszcze wydarzyć. Ja nie mówię tutaj o przymrozkach, które mogą się wydarzyć, czy innych rzeczach, więc bezpieczniej jest oczywiście promować dla tych rolników, którzy nie mają doświadczenia, jednak te 60-65 roślin, które jest moim zdaniem bezpieczniejsze. Tak jak Państwu pokazywałem na tym slajdzie, dla rolników już doświadczonych, gdzie pewne doświadczenie już zdobyli z uprawą tej soi, możemy oczywiście wyjść z założenia, że nie popełnimy jakichś błędów bądź coś nam się nie wydarzy, ale to jest oczywiście duże ryzyko i przy tym ryzyku zawsze musimy mieć z tyłu głowy, jaka będzie obsada produkcyjna już w momencie, kiedy soja będzie miała gdzieś w okolicach tych, no powiedzmy, 2-3 trójdisków, to zazwyczaj to już, jak się liczy tą obsadę na polu, to jest to zazwyczaj obsada, która dotrwa do samego końca. Dobrze, kolejne też pytanie, myślę, że do pana. Była mowa o tym siewie i temperaturze, ale chciałabym, żeby pan uściślił, kiedy jest za wcześnie, a kiedy za późno na siew soi? Kiedy za wcześnie, kiedy za późno? No za wcześnie na pewno wtedy, kiedy gleba jest jeszcze niedostatecznie wygrzana. Tutaj warunek konieczny to te 10-12 stopni. Na to musimy zwrócić uwagę. Ten termometr glebowy musi być wbity. Jeśli gleba się nam nagrzeje do tych około 10-12 stopni, wtedy jest dla nas sygnał, że możemy ten zabieg, czyli siew, wykonać. Odpowiednia wilgotność i odpowiednia temperatura gleby, to zapewni nam dobre wschody. Kiedy za późno? No za późno wtedy, kiedy no przeholujemy już tym terminem siewu. Ja najpóźniej wysiewałem soję 14 maja i udało się zebrać jeszcze właśnie w tym roku plony powyżej 3 ton, bo dokładnie z 12,5 hektara plon średni 3,066, czyli przekroczony delikatny plon 3 ton, więc myślę, że ten termin graniczny to jest termin właśnie temperatury. Jeśli temperatura w tym maju, no zbyt wcześnie w maju na przykład nie pozwala na wysianie w pierwszej dekadzie maja, to powinniśmy to zrobić w drugiej dekadzie maja, ale zapewnić odpowiednią temperaturę, ale też zbyt mocno nie zwlekać z tym terminem wysiewu, na przykład gdzieś przerzucać go dopiero na termin czerwcowy, aczkolwiek wiem, że co niektórzy rolnicy w przypadku, kiedy likwidowali jakąś tam plantację, na przykład z powodu uszkodzeń, też wysiewali na początku czerwca i udawało się zebrać jeszcze przyzwoite plony na poziomie 2,5 tony. Kolejne pytanie do panów. Czy nasiona soi zawsze trzeba szczepić bakteriami brodawkowymi? Ja pozwolę sobie też odpowiedzieć na to pytanie. Zawsze. Chyba że ktoś będzie już uprawiał soję no, z 20 lat i na tym samym polu
przez te 20 lat no, przyjdzie ta soja co najmniej przejdzie przez te pole przynajmniej te 5-6 razy, gdzie ilość tych bakterii, która zostanie nam z tych nasionek i z namnożenia, no, będzie już na tyle duża, że dodatkowe szczepienie nie będzie nam przynosiło ekonomicznego zysku. Ja ze swojego doświadczenia widzę, że na polu, gdzie jest to pole dziewicze, gdzie nigdy soja nie była uprawiana, to zaszczepienie po raz pierwszy nasion soi powoduje, że te brodawki są wiązane tylko w okolicach głównego korzenia, w okolicach głównego korzenia palowego, tam gdzie nasiono przeniosło właśnie bakterie. Natomiast w kolejnym roku czasami się zdarza, że rolnicy wysiewają na tym samym polu, ja też tak czasami robię, więc w kolejnym roku jeśli idzie szczepionka na tym samym polu, to dodatkowo oprócz tego miejsca, gdzie na korzeniu, wokół korzenia palowego tego głównego jest dużo brodawek, czasami jest 8, 10 do 12, czasami nawet więcej, to widzę, że oprócz tego soja wiąże też brodawki na korzeniach tych bocznych, gdzie zazwyczaj tego nie robi w momencie, kiedy jest po raz pierwszy wysiewana na polu, na tym, gdzie soi nie było. Dodam może, że po prostu jest to też z tego względu, że w warunkach naturalnych naszego kraju bakterie Radyzobium japonicum po prostu w glebie nie występują i stąd ta konieczność szczepienia soi. Tak. Kolejne pytanie tutaj też z czatu. Soja ma nisko osadzony pierwszy strąg. Jak najlepiej zebrać soję, aby możliwie wyeliminować straty wynikające z opadania pierwszego strąka? Czy trzeba zainwestować w specjalne przystawki do kombajnu i jakie przystawki? Słychać mnie, tak? Teraz już lepiej? Tak, jeżeli chodzi o przystawki do kombajnu, to mamy też już jakieś swoje doświadczenia, natomiast ja osobiście polecałbym takie, które mają boczne kosy, podobnie jak przystawki do zbierania rzepaku, ponieważ wtedy ten plon nam się nie pętli przy rozdzielaczach łanu. Szczególnie polecałbym takie przystawki przy kombajnach, które mają już powyżej 4 metrów szerokości headera, po to, żeby lepiej kopiowały powierzchnię tego pola. No i oczywiście, jeżeli mamy taką przystawkę, to możemy sobie inaczej dobierać odmiany, nie te, które mają nisko osadzony strąg, wysoko osadzony strąg, tylko właśnie te, które mają nisko osadzony strąg, żeby złapać te najniższe strąki, bo wtedy koszenie mamy gdzieś na 4-3 cm i nieco, nawet z przystawką koszenie soi jest dosyć wolne. Tu trzeba zwrócić uwagę na naszych usługobiorców, bo każdy chce kosić te hektary bardzo szybko, a to soję raczej zbiera się wolno. No już nie wspomnę o zbieraniu kamieni. Dziękuję. Dobrze, kolejne pytanie. Od ilu hektarów opłaca się uprawiać soję? Jeżeli chodzi o powierzchnię, właściwie nie ma tu żadnego limitu. Wiadomo, że pod względem kosztów, im będzie większa plantacja, tym koszt jednostkowy będzie mniejszy, prawda? Bo używamy wydajniejszych maszyn, koszty pośrednie nam się bardziej rozkładają, ale też na większych plantacjach zwykle uzyskuje się mniejsze plony. Jeżeli to jest plantacja 50-hektarowa, to wiadomo, że jeżeli wypada nam kilka arów, nie jesteśmy w stanie tego poprawić. Więc ostateczna odpowiedź jest taka, że nie ma to znaczenia. Jeżeli, czy to będzie powierzchnia kilkuarowa, czy kilkunasto, kilkudziesięciohektarowa, opłacalność wszędzie jest wysoka. Kolejne pytanie, za ile skupują Państwo soję? Jeżeli chodzi o skup, to przede wszystkim uzależniony jest od cen śruty sojowej, dostępności nasion soi na rynku. I taką ostateczną wartość zawsze można sprawdzić na stronie Agroloku. Chcę Państwu powiedzieć, że każdego tygodnia nasze cenniki są sprawdzane przez ponad 100 tysięcy użytkowników. One są aktualizowane każdego dnia rano. Na dzisiaj mogę powiedzieć, że na przykład w Osieku, gdzie znajduje się główna fabryka i główny magazyn, ta cena to jest 2400 zł. W Różewie, w naszym innym ośrodku, w którym skupujemy soję, to jest 2350 zł, a od rolników na przykład na południu odbieramy ją po 2310. Mhm.
Kolejne pytanie, czy za członkostwo w stowarzyszeniu trzeba płacić? Tak, ale symbolicznie. To jest kwota, moi drodzy, 20 zł na rok. Także myślę, że osiągalna, symboliczna, nic co za darmo nie jest dobre, więc każdy ma swój wkład, małą cegiełkę. Mm-hmm. Padło też pytanie o ochronę herbicydową, tutaj konkretnie o chlomazon, metrybuzynę w uprawie orkowej, stąd też właśnie pytania o ochronę. Na co powinniśmy zwrócić uwagę i jak wygląda taki przykładowy program ochrony? Jeśli chodzi o przykładowe programy ochrony, to mają Państwo je dostępne w zasadzie prawie w każdym katalogu firm nasiennych, takich firm na przykład jak Sadbau czy Agrojumis chociażby. Tam w katalogach są bardzo szerokie, fajne programy, takie w formie skróconej, gdzie są podane wszystkie herbicydy, może nie wszystkie, ale większość tych herbicydów. Dużą bazą danych oczywiście są zalecenia IOR-u, gdzie jest dostępna metodyka ochrony soi dla profesjonalistów. Co prawda to nie jest może najświeższe wydanie, bo to już tam ma pewnie z 2-3 lata, ale część herbicydów też tam na pewno się znajduje, więc warto do tego się odnieść. No i oczywiście najświeższa informacja zawsze się znajduje na stronie Ministerstwa Rolnictwa, gdzie tam jeśli wejdziemy w wyszukiwarkę środków ochrony roślin i wpiszemy sobie hasło soja w uprawie, wpiszemy w okienku uprawa, wpiszemy sobie soja, to znajdziemy tam na pewno bardzo dużo informacji, bardzo dużo herbicydów, które są w soi zarejestrowane. Ja ostatnio chyba szukałem, to bodajże było 57 herbicydów zarejestrowanych. Oczywiście większość z nich to podobne substancje aktywne, bo wiadomo, że nazwa środka jest inna, ale substancje te są w tych środkach podobne. Ale mimo wszystko ja uważam, że już jest dosyć duża grupa środków chemicznych do ochrony soi, także w tym momencie jesteśmy w stanie sobie z chwastami, z zakwaszczeniem poradzić bez żadnego problemu, tylko trzeba to robić umiejętnie z głową. Jeśli chodzi o soję, to też tutaj, co Pani wspomniała, Pani Kasiu, metrybuzyna, tak? Metrybuzyna i chlomazon, czyli komand. Jeśli chodzi o metrybuzynę, no ja myślę, że to jest substancja, która jest dosyć dobrze poznana już w Polsce, bo przecież metrybuzyna jest bardzo szeroko stosowana w ochronie ziemniaków, więc ci, którzy ziemniaka uprawiali, to wiedzą, że niektóre odmiany ziemniaka są wrażliwe na metrybuzynę i nawet ta lista tych odmian w większości preparatów, które są zarejestrowane na ziemniaka, jest podawana, jakie to są odmiany wrażliwe na metrybuzynę. Tak samo jest podobnie w soi. Też niektóre odmiany soi wykazują wyższą wrażliwość na metrybuzynę. Najczęściej producenci tych odmian, czyli firmy nasienne, podają, które to są odmiany wrażliwe i zalecają, żeby tej metrybuzyny w tych odmianach nie używać, a jeśli ja uważam, że jeśli już ktoś chce używać metrybuzyny, bo ta substancja jest dla niego dobra, tania, dostępna i załatwia spektrum chwastów, na którym mu zależy, to w tych odmianach dawka metrybuzyny powinna być nieco zmniejszona, ponieważ u nas w Polsce dawka metrybuzyny, może trochę za długo na to pytanie, ale to jest szeroki temat, u nas w Polsce dawka metrybuzyny jest zarejestrowana dość wysoka, bo to jest dawka z aż 0,55 na soję, natomiast w innych krajach, na przykład tutaj się odniosę do naszego sąsiada, do Niemiec. W Niemczech dawka metrybuzyny jest zarejestrowana na poziomie 0,3 do 0,4, także jest to taka bezpieczniejsza dawka i moim zdaniem nawet przy tych odmianach wrażliwych ta dawka 0,3 jest to dawką dość bezpieczną i jeśli nie dojdzie do przepukania do strefy korzeniowej, to spokojnie możemy taką dawkę używać. Przepraszam, że tak długo. Dobrze, bo tu właśnie o ten chlomazon, tą metrybuzynę, ale czy jeszcze pozostałości jakichś substancji herbicydów powodują? No to jest kolejny temat, tak, też trzeba byłoby zwrócić uwagę i tutaj warto zwrócić uwagę na następstwo roślin, tak? Czyli co będziemy uprawiać po czym i jaka roślina poprzedzała uprawę soi. No tutaj takie niebezpieczeństwo jest,
dla uprawy soi, jeśli był stosowany aminopyralid. I tutaj, jeśli dobrze pamiętam, aminopyralid ma kilka możliwości zastosowania. Aminopyralid przede wszystkim ma dość duże możliwości, jeśli chodzi o stosowanie w zbożach, w uprawach zbożowych. Tutaj mamy do czynienia głównie z takimi herbicydami jak Mustang Forte, to w nim znajduje się aminopyralid między innymi, i też w produkcie o nazwie Lancet, tak? To są dwa produkty, które do ochrony zbóż są wykorzystywane, więc jeśli ktoś chronił zboża, tymi produktami, no to warto zwrócić uwagę, żeby soi na tych plantacjach nie wysiewać, ponieważ po aminopyralidzie niebezpieczeństwo uszkodzeń soi, a soja powinna być wysiewana dopiero po 18 miesiącach od zastosowania tych produktów, więc tu warto na to zwrócić uwagę. Ta sama substancja aminopyralid jest dostępna też w produktach do ochrony rzepaku, więc tutaj przy rzepaku, jeśli ktoś, najczęściej tak się nie dzieje, że soja jest uprawiana po rzepaku, ale czasami takie sytuacje się zdarzają, więc jeśli ktoś będzie siał soję po rzepaku, a używał tam też aminopyralidu, to raczej odradzałbym tego, ponieważ soja tam no niestety wyginie. Jeszcze pytanie tutaj się pojawiło, wróćmy na chwilę do zaprawiania. Kiedy najlepiej oraz jak? Najlepiej tuż przed siewem, jak najkrótszy czas upływający między właściwie otwarciem jednostki, a wywędrowaniem tego nasionka do gleby. To może być dla niektórych trochę uciążliwe, natomiast wiadomo, że inokulujemy żywymi organizmami i one nie lubią słońca, nie lubią być przesuszone, więc to jest taki wysiłek z naszej strony, ale to jest, co daje nam potem gwarant zaoszczędzenia na azocie, bo ona zacznie produkować go sobie sama, więc warto zainwestować w ten wysiłek. Pytanie jeszcze odnośnie nawożenia. Ile przed siewem zastosować wieloskładnikowego nawozu? Czy stosować NPK, czy sam fosfor potas? Słyszałem opinię, żeby nie stosować żadnego azotu przed siewem. Czy to prawda? Czy znowu ja mam tutaj, czy ktoś? To już panowie decydują, który odpowiada. Marku? No ja powiem może pewną odpowiedzią była analiza ekonomiczna. Właściwie są tutaj dwa trendy takie, które dominują w uprawie soi, a mianowicie część uważa, że nie powinno się nawozić ze względu na to, że soja jest tą rośliną, która ma sobie skorzystać z nagromadzonych składników w glebie i pozostawionych przez inne uprawy. Rzeczywiście soja sobie doskonale radzi z tym, żeby pobrać składniki, które często są niedostępne dla innych roślin. Natomiast ta teoria jest trochę w sprzeczności z bilansem wynoszonych i wynoszonych składników, któremu hołdują inni producenci, czyli uważają, że jeżeli wywozimy z pola pewną ilość składników, tą samą czy taką samą ilość należy wprowadzić. Soja, jeżeli chodzi o wywóz azotu, wiadomo, że wywozi go ze źródeł naturalnych, z tych, których sama sobie wytworzyła. Natomiast jeżeli chodzi o potas, to jest bardzo niski wywóz, ponieważ potas właściwie zostaje w częściach w słomie, w pozostałościach właśnie łodyg, liści. No i troszeczkę może zdejmujemy z zawartości fosfor. Więc myślę, że tutaj należałoby podejść do tego właściwie w zależności od tego, jaką prowadzimy gospodarkę, jaką mamy zasobne pole i jaką w ogóle technologię stosujemy przy innych uprawach. Jeżeli pod inne uprawy stosujemy wysokie nawożenie, możemy sobie pozwolić na to, żeby soja wykorzystała te nagromadzone składniki. Natomiast jeżeli wchodzimy na pola biedne i chcemy, żeby poprawić zawartość, wówczas niewysokie nawożenie należy pod soję zastosować. Jeżeli chodzi o azot, też dwie teorie. Jedna teoria mówi, nie stosujemy azotu w ogóle, ponieważ to pozwala na tworzenie brodawek, to zmusza roślinę do brodawkowania. Natomiast brodawkowanie, o czym już Mariusz wspominał, zależy od wielu innych czynników, więc
więc jeżeli tych brodawek soja nam nie wytworzy, no to tutaj to uzupełnienie azotu będzie konieczne. Czy można wapnować glebę przed siewem? Też jestem. Pytanie, które akurat było dyskutowane na naszej ostatniej konferencji, którą zorganizowaliśmy w Golubiu Dobrzyniu, zdaje się to był listopad, o ile się nie mylę. I znowu dwa różne podejścia. Wszystko zależy od tego, jakiego wapna użyjemy, ponieważ z tego, czego się dowiedzieliśmy, soja nie znosi zmian pH. Ale jeżeli mówimy o wapnach, które działają powoli, wapnach węglanowych, to tych gwałtownych zmian nie będziemy mieli. Natomiast jeżeli chodzi ogólnie o soję, jest to roślina, która preferuje środowisko o odpowiednim pH, o wysokim pH. Jeszcze pytanie o szczepienie. Czy kwalifikowany materiał trzeba dodatkowo szczepić bakteriami brodawkowymi? Czy kwalifikowany materiał trzeba... Znaczy z mojego punktu widzenia ja uważam tak, że jeśli ktoś sprzedaje materiał siewny kwalifikowany i zaprawia go, czyli bierze pieniądze za zaprawienie, bierze pieniądze za szczepionkę, za którą też sam musiał zapłacić, no to ja uważam, że już nie ma takiej potrzeby, żeby dodatkowo doszczepiać te bakterie. Natomiast jeśli ktoś uważa, że chciałby jeszcze dodatkowo sam zrobić, żeby być na 100% pewien, że żadnego błędu nie popełnił, żeby tych brodawek było tam więcej, to oczywiście można to zrobić, ale jeśli dobrze była zaprawa położona, naniesiona na nasionko, było to zrobione na krótko przed wysyłką materiału siewnego, czyli gdzieś na około do 2-3 miesięcy przed siewem, bo tyle mniej więcej producenci zalecają, żeby nie wcześniej zaprawiać, żeby te bakterie były przeniesione w jak najlepszej kondycji do gleby, no to ja uważam, że nie ma takiej potrzeby, żebyśmy dodatkowo doszczepiali. Pytanie o choroby w soi. Czy soja już choruje, środki grzybobójcze, czy są jakie? Tak, soja choruje. Soja choruje tak jak każda inna roślina. U nas w Polsce też już choroby się pojawiają. Jeśli chodzi o IOR, Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu, prowadzi też swoją diagnostykę, obserwuje te rośliny. Między innymi w metodyce ochrony roślin te informacje już się też pojawiły. Więc na razie nie jest to jakiś wielki próg szkodliwości, abyśmy stosowali już fungicydy, ale może za jakieś 10-15 lat, kiedy soja będzie tutaj uprawiana na szerszym areale, na pewno te fungicydy będą konieczne, żebyśmy je zastosowali. W przypadku chorób, które mogą się pojawiać, to septorioza, rdzy u nas na razie jeszcze na takich szerszych areałach nie obserwowano, no i zgnilizna twardzikowa i mączniak rzekomy. To są te choroby, które najczęściej już w Polsce się pojawiają. Jest to, tak jak mówię, no znikomy odsetek, ale oczywiście są. Jeszcze pytanie, tutaj mnóstwo pytań pada cały czas, czat jest gorący. Jak możemy sprawdzić, czy importowane nasiona soi nie są GMO? Tego w zasadzie nie możemy sprawdzić, bo to tak naprawdę producent, czyli ten, kto sprowadza ten materiał siewny, firma nasienna, czyli nie wiem, czy mówimy to tutaj o tym, że ktoś sobie sam na własną rękę sprowadza, czy raczej mówimy o zakupie z Polski, bo to trudno tutaj wyczuć, o co tutaj chodzi. Myślę, że chodzi o importowane. Tak, ale ja dopytowałem, czy to ma być na siew, czy to ma być do przerobu, bo tak naprawdę to musiało być nieznane źródło pochodzenia tego materiału, tak? Dobrze, mamy jeszcze też kolejne pytanie dotyczące uprawy. Wałowanie posiewne w celu polepszenia zbioru, jak to się ma do napowietrzania gleby? A no właśnie, to jest bardzo ciekawe pytanie, bo z jednej strony wiemy, że żeby zapewnić
tym bakteriom brodawkowym dobre warunki do tego, do rozwoju i do karmienia, do korzystania z tego azotu, który jest w powietrzu, no to do tej gleby powietrze powinno mieć dostęp, dobry dostęp, tak? A jeśli zwałujemy glebę, czyli zaciśniemy ją, zakorkujemy, no to pytanie, w jaki sposób te powietrze ma tam się dostać. Więc z jednej strony fajnie jest zwałować pole, bo mamy problem z kamieniami z głowy, tak? Zostały wgniecione w pole, ale z drugiej strony strzelamy sobie trochę w stopę, bo jednak zacisnęliśmy tą ziemię, czyli ta wierzchnia warstwa jest dość dobrze zbita i tam dostęp powietrza do strefy korzeniowej, czyli tam, gdzie bakterie powinny pracować i korzystać z powietrza atmosferycznego, no to jest ten dostęp tego powietrza ograniczony. Także no, proszę sobie odpowiedzieć sami na pytanie, czy warto jest wałować soję. Pewnie w jakiejś tam warunkach skrajnych, gdzie jest bardzo mocna susza, gdzie ten wał nie zaciśnie tej ziemi, to pewnie myślę, że tak, że można by było to zrobić. Natomiast kiedy gleba jest średnio uwilgotniona bądź dobrze uwilgotniona, wtedy następuje zaciśnięcie tej ziemi, wierzchniej warstwy i dostęp tego powietrza do korzeni jest bardzo, bardzo ograniczony. Oj, coś mi tutaj momencik wyskoczyło. Myślę, że takie pytanie, bo już mamy po 20, nam się tutaj przeciągnęło dosyć mocno. Kolejne pytanie, czy jeszcze może z dwa pytania, bo naprawdę czat jest bardzo ciekawy. Czy bakterie brodawkowe w mikrogranulacie i aplikacja podczas siewu, jak tutaj pana powiedział? Z tym jest więcej pytań, ale myślę, że tutaj na tym jednym akurat do tego brodawkowania się zatrzymamy już. Czy bakterie w mikrogranulacie, tak? I czy i podczas siewu, aplikacja. I aplikacja siewu, jak najbardziej tak. Ja obserwuję też to, co się dzieje za granicą, między innymi tam, gdzie uprawa soi jest daleko, daleko bardziej posunięta niż w Polsce. Między innymi w Stanach Zjednoczonych, gdzie soja uprawia się już od 100 lat, bo od 100 lat została sprowadzona z Chin i tam została rozwinięta, także uprawa soi, to co robimy w Polsce, to my dopiero raczkujemy, my tak naprawdę uczymy się tego wszystkiego. Tam w Stanach Zjednoczonych jest to bardzo głęboko posunięte i między innymi też rolnicy stosują właśnie to, co tutaj pani wspomniała, czyli dodatkowo zaprawianie w siewniku poprzez właśnie mikrogranulat. Wtedy siew idzie mikrogranulatu razem z siewem do jednej rydlicy nasiennej. Tak to się dzieje. Może takie na podsumowanie pytanie, które myślę, że będzie takim dobrym podsumowaniem. Jakie wymagania glebowe i na glebie której klasy występuje najwyższe powodzenie uprawy soi? Myślę, że tym pytaniem będzie można podsumować nasze dzisiejsze spotkanie. Na jakiej klasie ziemi i jakie wymagania glebowe? Tak, w jakich warunkach myślę najlepiej, tutaj chodziło o to, w jakich warunkach najlepiej soja się udaje. No to jest ciekawe pytanie, ponieważ no w Polsce mamy różne gleby, no tych gleb bardzo dobrych, tych jedynek i dwójek przysłowiowych, to jest w Polsce no znikoma część, ale jednak one są i tam soja wiadomo, że będzie plonowała najlepiej, bo jest największa ilość próchnicy i największa zasobność tej gleby, czyli w każdym momencie soja ma dostęp i do wody, i do składnika pokarmowego, co jest bardzo ważne dla tej rośliny. I przede wszystkim gleby są dość dobrze napowietrzone, czyli są o dobrej strukturze gruzełkowatej. Jeśli mamy dobrą strukturę gruzełkowatą, to też mamy dobry dostęp powietrza do tych korzeni, które są w stanie produkować azot. To jest jedna rzecz, więc na tych glebach jedynki i dwójki soja będzie plonowała najwyżej. Natomiast większość plantacji, no zdecydowana większość plantacji jest soi wysiewanych na słabszych stanowiskach, na tych tak zwanych średnich, czyli na trzecich, czwartych klasach ziemi. I to są też dobre stanowiska, gdzie przy dopasowaniu odpowiedniej odmiany do danego regionu, przy dobrej agrotechnice, przy wapnowaniu cyklicznym, czyli doprowadzeniu tego stanowiska do odpowiedniego pH, czyli pH
powyżej 6, ja nie mówię, żeby to było tam już prawie zbliżające się do 7, ale żeby to było przynajmniej 6,2, 6,4. Kiedy mamy te pH już na tym poziomie, gdzie te bakterie będą się dobrze rozwijały i dostęp wszystkich składników przy tym pH pomiędzy 6 a 7, wszystkie składniki pokarmowe, czyli 6 głównych makroelementów, czyli azot, fosfor, potas, magnez, siarka i wapń są dobrze dostępne dla roślin, nie mówiąc tutaj już o mikroelementach, które też w tym przedziale od 6 do 7 też są bardzo dostępne dla roślin, to właśnie kiedy mamy takie warunki zapewnione przy tej trzeciej, czwartej klasie ziemi, też soja jest w stanie nam zaplonować pod 4 tony, bo takie plony rolnicy informują nas, że zbierają też z tych średnich stanowisk. Bardzo dobrze, dziękuję uprzejmie. Przejdźmy teraz może do konkursu, bo czas już nas goni. Za chwilę na ekranie u Państwa pokażą się pytania. Odpowiadamy na nie w pokoju seminaryjnym, tylko przypomnę, nie na stronie Facebooka. Link do zalogowania, jeśli chcą Państwo wziąć udział w konkursie, jest w komentarzu pod transmisją live. Na wskazanie poprawnej odpowiedzi mają Państwo minutę. Konkurs jest bardzo prosty. I tylko jedna odpowiedź jest poprawna przy każdym pytaniu. O zwycięstwie decyduje szybkość udzielania odpowiedzi. Zwycięzców poinformujemy drogą mailową i zaraz pytania konkursowe pojawią się na ekranie. Czas start, minuta dla Państwa. Ale rośnie szybko. Myślę, czas, minuta minęła, czas na odpowiedzi również. Podamy, tak jak wspominałam, informacje, zwycięzcy zostaną poinformowani. Ja dziękuję bardzo za spotkanie panom. Było mi bardzo miło. Dziękuję też uczestnikom za czynny udział i aktywność tutaj bardzo, bardzo dużą. Mam nadzieję i myślę, że to nie jest ostatnie spotkanie sojowe. Bardzo było mi miło. Katarzyna Schulz, WRP.pl. Do usłyszenia niebawem. Pozdrawiamy, dobrego wieczoru.